Dzień dobry, Julka Ślipczyńska. Zapraszam na 26. wydanie Szkolnej Kroniki Filmowej. Rozpoczynam od krótkiej relacji z balu karnawałowego klas 1-3, który odbył się w piątek 26 stycznia. Popatrzmy. Czas na sport. Marta ma dla nas dobre wiadomości. Cześć, Marta Pawlak, wiadomości sportowe. We wtorek, 30 stycznia, w hali sportowej naszej szkoły odbył się ćwierćfinał wojewódzki Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt. Nasza drużyna, trenowana przez panią Maję Ignaczak, zdobyła pierwsze miejsce i awansowała do półfinału. Brawo dziewczyny! Do końca zbliża się rozgrywany od kilku tygodni turniej w piłkarzyki stołowe. Ostateczne wyniki podamy po feriach. To wszystko na dziś. Oddaję głos Julce. W środę 7 lutego odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie profilaktyczno-plastycznym Kartka do Świętego Walentego. Reprezentanci naszej szkoły spisali się znakomicie. Paweł Wojtasik i Iga Czaplicka zajęli pierwsze miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Lena Zielińska została laureatką drugiego, a Miłosz Warzecha laureatem trzeciego miejsca. Zuzanna Rychlewska i Diana Kopińska otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy! Przechodzimy do naszych stałych pozycji. Oto kolejna część cyklu Dobre maniery łamią bariery. Plotkujący kiwi. Kiwi lubił puszczać plotki, że Styluś nie ma jednej lotki. Gdy dotarło to do Stylusia, kiwi długo biegać musiał. Przez tę plotkę niech jaskona opuściła Stylusia żona. Nie plotkujcie więc, kochani, bo możecie kogoś zranić. W poprzedniej kronice Lena opowiadała o 10 niezwykłych piłkarskich rekordach. Dziś Nikodem zaprasza na piłkę w palcu Niko. Cześć! Nikodem Foremski zapraszam na kolejne wydanie magazynu piłkarskiego. Dziś opowiem o karierze Luki Modricia. Modric, człowiek-legenda chorwackiego i światowego futbolu. W swojej karierze zagrał prawie 800 meczów, w których strzelił prawie 100 goli. Grał w trzech klubach. Dinamo Zagrzeb, Tottenham i Real Madrid. W 2018 zdobył złotą piłkę i został nominowany do drużyny roku. Modric 5 razy wygrał Ligę Mistrzów, a w 2018 roku z reprezentacją Chorwacji zdobył wicemistrzostwo świata po przegranym w finale z Francją. Popatrzmy na najlepszego chorwackiego piłkarza. We'll be right back.
Na zakończenie nasze kalendarium. 9 lutego 1931 urodził się Józef Masopust, czeski obrońca, pomocnik, wicemistrz świata z 1962. To wszystko na dziś. Do zobaczenia. Dotarły do nas informacje, że nowy cykl Zosia i angielskie idiomy bardzo spodobał się wielu oglądającym. Popatrzmy na kolejną część. A ty co, robisz masaż głowy? No, I'm under the weather. Co? Jesteś pod pogodą? Nie widzę tu żadnej pogody. Jaka pogoda? I'm under the weather oznacza, że źle się czuję. Weź zapamiętaj wreszcie. No dobra, już dobra, zapamiętam. Księga Przysłów Polskich to nasza najdłuższa seria. Posłuchajmy pana dyrektora. Dzień dobry. Nie wszystko złoto, co się świeci. Do widzenia. Zuzia dziś opowie o bardzo wyjątkowym miejscu. Popatrzmy na najnowszą część kawiarenki pod Globusem. Mateńko. Zapraszam na kolejne spotkanie w mojej kawiarence. Dziś Was zaskoczę. Zabieram Was do raju. Już wyjaśniam ten nieco dziwny wstęp. Państwo, które wybrałam na dzisiejszy program, to Kiribati. Wielu z Was pewnie zupełnie o nim nie słyszało. Kiribati to jeden z najmniejszych, najmłodszych i najpiękniejszych krajów świata. Liczba mieszkańców jest tylko trochę wyższa niż na przykład Inowrocławia. A powierzchnia Kiribati tylko odrobinę przewyższa powierzchnię powiatu mogileńskiego. Niepodległość wyspa uzyskała dopiero w 1979 roku. Mimo że tak maleńki, kraj ten wygrywa wiele konkursów na najpiękniejsze państwo świata. Również wielu podróżników porównuje jego piękno do biblijnego raju. Kiribati leży na Oceanie Spokojnym. Jest jednym z najniżej położonych miejsc na świecie. Naukowcy przewidują, że za około 30 lat wyspa może zniknąć, pochłonięta przez wodę oceanu. Ciekawostka. Na wyspie znajduje się wioska o nazwie Poland. Do końca nie wiadomo, skąd wzięła się ta nazwa. Jedna z teorii mówi o Francuzie polskiego pochodzenia, Malinowskim, który przez jakiś czas mieszkał na Kiribati. Na Kiribati nie znajdziecie oczywiście żadnych zabytków, muzeów, nowoczesnych autostrad, ale popatrzcie. Och, jak pięknie.
Myślę, że słusznie porównuje się Kiribati z rajem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia! Ósmy odcinek wieży. Pojawi się nowa postać. Zapraszam. Przed nami ferie. Następną kronikę przygotujemy dopiero po ich zakończeniu. Do zobaczenia!